A, no mamy rogala. Mamy ciekawą opcję. To się nam nie sprawdzi, prawda? Dobra, zaryzykujmy. To na pewno nie jest rogal, który ma super dobre rozdanie i damy radę sobie spokojnie to zagrać. Dobra, jest zbezczeszczenie, nie ma tragedii. Nie ma tragedii. Hopla. Gotowe. Ma być. Do piątej, który możesz być martwy. Ale nie muszę! I nie jest! Ziliax. Go. Gołować po nie. To jest... Nie no, Malegosa to nie jest. To jest raczej Mirejko. No i powiedzmy, że zrzucimy sobie tutaj Hilka i Removal i go. I w następnej turze czaszkę Manariego. Witaj w mojej sieci. Broń. No i teraz już jesteśmy w miarę ustawieni, tak myślę. Mamy turę spokoju. Jakieś tutaj Hilki. Drołki, ramowalki. Gdzieś ten Divine Shield trochę przeszkadza. Gdyby zrobić taki manewr. Może głupi jestem, czego ja myślałem, że on przeżyje. Nie mam pojęcia. Też to dobierzemy. I graj. Byłem... Niemalże... Też byłem pewien, że ten 4-4 przeżyje, ale dlaczego to nie mam pojęcia. Jasna sprawa. Backstabbing. Spoko, loko, ziomeczku. Nic się nie dzieje, nie ma co się martwić, nie ma co się przejmować. Tutaj oczywiście wjedzie Ziliaksik. Wjedziemy sobie z Hilkiem, wjedziemy sobie z Drowkiem. Wytradujemy gościa i go. W następnej turze mamy Drow, mamy takie, mamy Hero Power. Mamy... No tyle w sumie mamy, nic więcej nie mamy. Backstab. No, to akurat nie jest pozytywne. Bractwo przetrwa wszystko. Nie no, nie będziemy rzucać tu Wasting Nether. Jeszcze nie teraz. Almos. No dobra. Trochę ryzykowne jest to, że możemy te dwie prowokacje stracić. Ale zaryzykujemy. Czy powiem po co mi krwiopiąg? Bo jest częścią, elementem komba, którym wygrywam. Z Mehaktunem i Kataklizmem. Myśl. Uh-oh. Czy on znalazł Lital? Dwa Cold Bloody. No i tak Mateusz chciał zaoszczędzić Twisting Nether, że przegrał trzecią grę z rzędu. O Jezu, jedyny. Pan Reksorek. Okej, okay, let's go. No Guldanka sobie pozwolę wyrzucić. Resztę pozwolę sobie zostawić. Trorą. Trorą. Uh-oh.
No masz loot holderka. Prowokacja go. Chad rip. No niestety. Żuczek i koboldzik. Jeszcze jeden koboldzik. No ale tych wojtów lordów trochę za dużo. Tak ciutkę odrobinkę, ociupinkę. To zabijamy. I to jest zabijamy. Do 18 się healamy. A, no muszę heala dobrać przede wszystkim. Tutaj nie ma co liczyć na to, że mechatunem wygram. Muszę to po prostu przetrzymać. I dojść do Gul'dana. Dojdę do Gul'dana, to powinienem się Gul'danem już wydarzyć na tyle, że on mnie nie będzie w stanie zabić. Teoretycznie? Chociaż w sumie teoretycznie, bo to zadaje 3 damage z Hero Power, tyle zaś lecza. O, oh, wow. No i co, mam 7. Muszę coś dobrać, mam rękę po prostu z koszmaru. Mortal coin. Dwa panów pustki wypaczona otchłań. Jeszcze mechatuna brakuje. Biorę mechatuna, to już będę pełny radości. Kim on? Hej! Pan Uterek na początek. No to niezły kartofelek. No dobrze. Zakładamy, że to jest to. No załóżmy, że to może być jednego agro i zostawmy tego Tarkliperka na ręce. No proszę, jest drołek. No i jest agro. To nie takie ważne. Jak nie to takie ważne, to czemu nie zapytasz po prostu na czacie, tylko wysłasz BPW na face'a? Czekam na rozkaz. Nie kumam do końca. No graj, kartofelku.
24 HP. No to już jest powód do obawy. Ja to nagrywam na YouTube'a. Brachu, ja wszystko nagrywam na YouTube'a. Zagram to. Zawsze to coś do tradowania. Jakiś tam jednego tokenika. Oh. Czekam na rozkaz. Aha. Takie. Takie stuczki. Takie satanskie stuczki. Kluczki z pluczki. What to do? What to do, guys? Muszę niszczyć. Zagranie tego trochę niebezpieczne, bo już wszystko mam 3 karty do komba jeszcze. Właśnie o tym mówię. Graj. Bez sensu chyba. Zeko, wpisujesz Herson remove FPS limit czy coś takiego i klikasz pierwszy link. Jest na to dokładnie jeden sposób. I to co jest w tym linku, to ja mam to samo u siebie, więc... Chroni mnie światłość. Boże, jedyny serio. GG. Jeden, dwa. Nie ma trzy. Jest zamiast duszarium w tym deku. Jak masz kombo na ręce, to skracasz deko 3 karty. Trochę martwe rozdanie, niestety miałem takie dni w pizdę, ni w oko. Co my tu mamy? Mamy Palasia. No i karty takie pod tytułem wszystkich chcemy się pozbyć. Więc wszystkie wyrzućmy. Niechaj będzie. Niechaj i będą takie cudaki. Nie wiedziałem, czy to miejsce, czy punkty. Miejsce, miejsce. To je płonie miejscem. Odpal ladni bez pierwszoturowego dropa. To ja lubię nawet. Nawet mnie się to podoba. Po
Pozwól mi się zastanowić. Odpal Ladyn z niezbyt szybką drugą turą. Muszę się śpieszyć. Mamy czas. Nie... Ale by się herbaty napił. Czemu nie mam herbatki? Dobiorę. Strajduję. Graj. Pomczować go po twarzy nie będziemy, bo to nie jest nasz sposób na wygranie, zabić go. A jedynie osiągnąć gigantyczną przewagę, żeby nie miał nic do powiedzenia, albo zabić go mechtunem. Chroni mnie światłość. Garnek Argentiu. Ok. Defile, chyba jeszcze nie. Chociaż z drugiej strony... Dobra, zrobimy tak, zabijemy tego Mireczka i rzucimy tego Mireczka. Co prawda nie mamy Mehaktuna na ręce, ale tak jak mówię, Mehaktun tutaj nie jest w mi condition raczej. A zmniejszymy sobie koszt Ziliaksa i możemy podpiąć Ziliaksa pod tego 1-2 w tym momencie. Pamiętam swoje najwyższe miejsce, czwarte. W 2014 roku, kiedy jeszcze chciałem być e-sportowcem w tą grę i chciałem się zakwalifikować na Mistrzostwa Świata, a żeby zakwalifikować się na Mistrzostwa Świata, trzeba było skończyć w top 16 na koniec sezonu. To walczyłem i wywalczyłem czwarte miejsce. Finalnie spadłem i skończyłem sezon na 8. I zakwalifikowałem się do preeliminacji na Mistrzostwa Świata wtedy. I po tym turnieju stwierdziłem, że e-sportowy Hearthstone nie jest dla mnie. I poszedłem w cholerę. Elo. Pstryk. Nie wiem, czy nie za wcześnie trochę ten defile. Ale wolę przed piątą turą, przed Grzybomantą pozbyć się tego zestawu. Dlaczego nie chcesz już zagrać na Mistrzostwach Świata? Bo e-sport w Hearthstone nie interesuje. Czekam na rozkaz. Nie wiążę z tym swojej kariery, że tak powiem. Pełna mocz. Proszę bardzo, stoliczek wyczyszczony. Jaką my tu mamy w tej grze, panie, kontrolę? No to się nazywa najwyższy level kontroli. Nie, to takie osiągnięcie jak nic. Jedyne, co mi to udowadnia, to, że jak chcę, to potrafię dobrze zagrać w Hearthstone'a. A to taka moja prywatna opinia. W sumie się nie specjalnie dzielę z nią ze światem. Dobra, zróbmy tak. Graj. A możesz wymienić podstawę różnicy między pro Hearthstone'em a luźnym graniem na streamie? Niestety nie. Wydaje mi się to tak oczywiste, że wymienianie tego byłoby pokazaniem braku szacunku do ludzi. W sensie, że rzecz, która jest tak oczywista, trzeba komuś mówić. Więc w sumie to nie. Graj. To tak jakbyś spytał kogoś, wymień różnicę między amatorskim kopaniem piłki z kolegami na boisku, a graniem zawodowo w piłkę nożną. No, jeżeli takie różnice trzeba komuś podawać, no to... Sorry, Patory. Czy to śmiech na sali? A że ja szanuję swoich widzów, to nie będę nawet próbował jakichś śmiesznych rzeczy. 1, 2, 3.
Nie, dobra. Nie studujmy za dużo, po prostu wszystko zabijmy. Ja tam nie widzę różnicy, poza oczywiście dolarami. Czyli uważasz, że żeby być proplayerem w Hearthstone'a, to wystarczy sobie siedzieć na luzie i grać w niego, tak? Nie trzeba się przygotowywać, nie trzeba trenować matchupów, nie trzeba ustalać line-upów, nie trzeba trenować rozdań, nie trzeba trenować rozgrywek na te line-upy, tylko siedzisz sobie na kanapie i sobie grasz w grę. Chłopaki... Naprawdę... Naprawdę... No, przepraszam, jeżeli muszę komuś tłumaczyć różnicę między amatorskim i profesjonalnym graniem, to nie będę, bo to jest smutne. Nie zrozumiałeś trochę wypowiedzi, jemu chodziło, że jak ktoś coś robi zawodowo, to ma z tego hajs. Ja tam nie widzę różnicy, poza oczywiście hajsem. Okej. Nie zrozumiałem wypowiedzi. Jemu chodziło o coś. Okej. Graj. A jak tam artefakt? Dobrze. Co powiesz na to? Na to, co powiesz? Tik, tak, tik, tak. Okej. Graj. Daj, ziomeczku. Czekam na rozkaz. Grzybowa mać. Grzybowa mać. Idzie. Bo tylko jeden fight lot. Goście. Czekam na rozkaz. Goście. Mhm. No i co dalej, brachu? Spoko. Dalej spoko. Pojawia się jedynie zapytanie, jaki jest twój dalszy cel w tej grze. Ale myślę, że wiesz to sam najlepiej, ziomek. Możemy to przyspieszyć? Możemy. Już prawie nie mam kart. Aż, rzucimy sobie tak. W takim przypadku rzucimy też tak. I graj. Tut. Anormal.
What you gonna do to kill me, bro? Co powiesz na to? Nic nie powiem. Na to mówi, że będzie milczeć w tych sprawach. Oh my god, moja zmywarka zrobiła dziwny dźwięk. Clear stołu i sowana tuna. Może tak być, może tak być. No niezły. Niezły hardcore. Era smurfów. Dobiegła czegoś tam. Roj. Graj, Marcelinko. Czy mam zmywarkę? Mam. Nawet mam kuchenkę. I pletę indukcyjną. I lodówkę. I spalić się chce. Teka, teka, teka. Makafaka pakamą. Czekam na rozkaz. Nie, nie dumę, fiker. Królik powtórza. A zabawa królika. Bum. I koniec wierszyka. Padą. Mamy palasia. No dobra, wszystko i tak wymienimy. Czy to Palladyn, czy nie Palladyn, cokolwiek by to nie było, to i tak teraz rozdanie jest do bani. Troszkę Manariego, dwa Defile, Duszarium. Okay. I od Palladyn, spoko. Świetnie. Na rozkaz. Czy my chcemy wrzucać Talnosa? Nie, możemy dobrać. Go. Go, go, go. Czekam na rozkaz. Klirowanko bordziku. Myślę, że możemy sobie na razie wrzucić pełzającego w smole. Akurat pasuje do many. Pozamiatane. Wydaje mi się, że skoinowanie go nie będzie jakimś wielkim problemem. Czy wyrzucenie tego coina nie będzie wielkim problemem. Następnie mamy takie z tym. Coś może być. Czekam na rozkaz. Światło gaśnie. Ale walczymy dalej. Dobra, na spokojnie. Czaszka Manariego. Następnej turze czyszczenie stołu. Plus może takie. Jaja zrobicie. No po prostu zrobicie jaja. Teraz każdy deck wygląda tak, że nie mogę zostawić nawet jednej kreatury, bo dostanę w dupę. Serio. Czekam na rozkaz. Różne wilki są gotowe.
paczka wudu. Okej, sytuacja myślę, że opanowana. Pytanie jeszcze, no jak długo? Czekam na rozkaz. Czekam na rozkaz. Jeden ziutek, drugi ziutek i grajwać, panie. Czekam na rozkaz. Czekam na rozkaz. Krzywowe! Czy to jest pora na... Chyba to jest pora na... Hej, dawaj to! Jeszcze sprawdzę. Tak, to jest pora na... Zagramy Twisting Nether, skasujemy wszystko, na następną turę mamy pana... Pustki, znaczy pan Pustki sobie wyskoczy, mamy to, mamy Hero Power, mamy Duszarium, więc są jakieś opcje. To dlaczego musiał akurat dobrać Baku, które jest problematyczne, bo jest duże? Fuck. Ale dobra, no niech będzie już to Baku. Chodź panie Kobold, chodź inżynierko. Jest Gulda, no okej. Okay. To jest spoko. Tego Mirka sobie możemy zagrać. Jeszcze mogę dobrać kartę. O. I jeszcze takie cudo. No i graj. O, to już jest na szczęście w miarę opanowane. Przecież jak zacząłem ten Blessing of Might, tego grzybomantę, to mówię, ja pierdykam. Zostawisz jedną rzecz na stole i od razu dostajesz 500 damage'u. Spoko, gościu. Chociaż w sumie, czemu jak nie poświęciłam? No może nie było zbyt błyskotliwe. Ale głupi zawsze ma szczęście i tak jest dwóch Void Lordów. Więc spoko. Dobre zagranie. Okej. Wygrywasz. Spotkaję się. Właśnie tak myślałem. Tak myślałem, brachu.